Dzień dobry. Witam uczniów klasy 5 na lekcji biologii podsumowującej rozdział 2 według podręcznika Nowej Ery. Tytuł tego rozdziału to Budowa i czynności życiowe organizmów, a tematy, które będziemy sobie przypominać w ramach tego podsumowania, to składniki chemiczne organizmów, budowa komórki zwierzęcej, komórka roślinna i inne rodzaje komórek, samożywność, cudzożywność oraz sposoby oddychania organizmów. Postarałam się w tej lekcji zebrać wszystkie najważniejsze informacje z tych tematów, także myślę, że może ona być takim bardzo dobrym przypomnieniem sobie tego wszystkiego, na przykład przed sprawdzianem. Zachęcam do oglądania. Prezentacja będzie dosyć długa, ponieważ tak jak wspominałam wcześniej, zawiera wszystkie najważniejsze informacje z całego rozdziału, ale postaram się, żeby było ciekawie, tak żebyście dotrwali do końca. Pierwszy temat to składniki chemiczne, z których zbudowane są organizmy, czyli tak jakby składniki chemiczne, które również wchodzą w skład pokarmu. Aby zacząć mówić sobie o tych składnikach, dobrze jest na początek powiedzieć o pierwiastkach chemicznych. Być może słyszeliście już nazwy takie jak węgiel, siarka, wodór, tlen, fosfor, azot, magnez. To wszystko są właśnie tak zwane pierwiastki chemiczne, czyli tak jakby najmniejsze składniki właśnie pokarmu. Najmniejsze dlatego, że one mogą się łączyć ze sobą, tworząc związki. I tak, te pierwiastki chemiczne oznaczane są w chemii symbolami. Wy tych symboli nie musicie oczywiście znać, ale jak będziecie mieć w 7 klasie lekcję chemii, to wtedy na pewno sobie o nich przypomnicie. Na przykład węgiel oznaczamy symbolem C, siarkę symbolem S, wodór symbolem H, tlen symbolem O i tak dalej. I może widzieliście gdzieś taki zapis H2O? Bo tutaj chodzi o to, że tak jak mówiłam wcześniej, jeśli te pierwiastki chemiczne ze sobą się połączą, czyli na przykład dwa atomy wodoru złączą się z atomem tlenu, to wtedy powstaje związek chemiczny i H2O to jest właśnie ten związek chemiczny, który nazywamy wodą i który doskonale znacie. Inne związki chemiczne składają się tak samo z tych pierwiastków, tylko nie wypisałam tutaj oznaczeń, wypisałam tylko w przypadku cukrów, bo to się nam jeszcze przyda, kiedy się będziemy uczyć o fotosyntezie. Tak w ramach ciekawostki taki zapis znaczy, że mamy 6 atomów węgla, 12 atomów wodoru i 6 atomów tlenu. I to jest tak zwany cukier, który się nazywa glukoza, ale o tym jeszcze później. W każdym razie nie wypisywałam wzorów tych innych związków chemicznych, ponieważ one są bardzo, bardzo skomplikowane. Inne związki chemiczne, o których za chwilę sobie powiemy jeszcze trochę dokładniej, to sole mineralne, białka, tłuszcze, kwasy nukleinowe. Z tego wszystkiego my się składamy, a to wszystko składa się właśnie z tych pierwiastków chemicznych. Pierwszy składnik chemiczny, pierwszy związek chemiczny, o którym sobie powiemy, jest to woda. Woda jest głównym składnikiem ciał większości organizmów. Nasze ciało nawet składa się właśnie w większości z wody. I jeśli chodzi o funkcję wody, dobrze jest je zapamiętać, bo woda transportuje różne substancje w organizmie i tutaj możemy sobie pomyśleć na przykład o krwi, która właśnie w bardzo dużej ilości składa się z wody i roznosi po naszym organizmie, jak już może pamiętacie z lekcji przyrody, na przykład tlen czy różne substancje pokarmowe. Woda również pomaga usuwać z organizmu niepotrzebne substancje i tak się dzieje na przykład, kiedy wydalamy z naszego organizmu mocz. W moczu jest bardzo dużo wody, a w niej są rozpuszczone różne substancje, których już nie potrzebujemy. Woda również pomaga regulować temperaturę ciała i tak się dzieje na przykład w przypadku potu. Kiedy pocimy się, a w pocie przede wszystkim znajduje się właśnie woda, to wtedy nasze ciało ochładza się, bo ten pot parując z powierzchni naszej skóry zabiera nam również ciepło. Dzięki wodzie również mogą zachodzić w organizmie różne przemiany chemiczne. Kolejny rodzaj związków chemicznych to sole mineralne. Sole mineralne przede wszystkim dostarczają naszemu organizmowi pierwiastków,
pierwiastków, które regulują różne procesy zachodzące w komórkach. Również solami mineralnymi są na przykład sole wapnia, które na przykład budują nasze kości. Kolejne związki chemiczne budujące nasz organizm to cukry i najważniejsza funkcja cukrów do zapamiętania to jest to, że są one głównym źródłem energii dla naszego organizmu. I teraz tak, cukry mogą mieć różne nazwy. Wiem, że przede wszystkim kojarzą się Wam na pewno z takim cukrem, który mamy w cukierniczce, ale nie tylko on jest cukrem, bo na przykład mamy cukier, który nazywa się glukoza. Bardzo dużo glukozy jest na przykład w miodzie i taki cukier przede wszystkim dostarcza nam energię, czyli to, o czym mówiliśmy przed chwilką, ale są też różne cukry, na przykład cukier o nazwie skrobia, który znajduje się na przykład w bulwach ziemniaka, jest takim materiałem zapasowym, a cukier o nazwie celuloza buduje ściany komórkowe w komórkach roślin. O budowie komórki za chwilkę sobie jeszcze powiemy, ale mam nadzieję, że już co nieco na ten temat pamiętacie z lekcji. Kolejne związki chemiczne budujące organizmy to tłuszcze. Najważniejsza funkcja tłuszczy do zapamiętania to to, że są bogatym w energię materiałem zapasowym. I takie tłuszcze są magazynowane na przykład w nasionach niektórych roślin. Na przykład w nasionach słonecznika znajdziemy bardzo dużo tłuszczy roślinnych. Mogą być magazynowane również pod skórą ludzi, aby w razie potrzeby dostarczyć organizmowi bardzo dużo energii. Tak naprawdę tłuszcze dostarczają aż 2 razy więcej energii niż cukry. Tylko że ta energia z cukrów jest dostarczana do naszego organizmu od razu, a tłuszcze magazynują jakby tą energię, to znaczy kiedy zabraknie nam energii z cukrów, to wtedy ta zmagazynowana w tłuszczach energia może być uwalniana i wykorzystywana przez nas. Funkcje mają jeszcze drugą funkcję, to znaczy mogą stanowić warstwę, która chroni przed zimnem i przed urazami mechanicznymi. Na przykład takie zwierzaki, które żyją w miejscach, gdzie jest bardzo zimno, mają grubą warstwę tkanki tłuszczowej właśnie dlatego, że ona chroni je przed zimnem. Kolejne związki chemiczne, o których chciałam Wam powiedzieć, są to białka. Zapamiętaliście już pewnie, że cukry przede wszystkim miały funkcję energetyczną, dostarczały nam energię. Tłuszcze miały funkcję przede wszystkim zapasową, natomiast białka są podstawowym budulcem komórek, czyli możemy powiedzieć, że z nich właśnie komórki są zbudowane. Z nich wiemy, że z komórek są zbudowane tkanki, z tkanek narządy itd. Możemy więc powiedzieć, że z białek zbudowane są mięśnie, włosy, skóra, ale nie wszystkie białka tylko budują. Mogą też być materiałem zapasowym, na przykład w nasionach grochu i fasoli, ale mogą też regulować pracę organizmu. Są takie białka, które nazywają się enzymy. O nich jeszcze więcej dowiecie się w 7 klasie. Natomiast tutaj w ramach ciekawostki mogę Wam powiedzieć, że te enzymy mogą być na przykład enzymami trawiennymi i wtedy pomagają nam w trawieniu pokarmu. Kolejne związki chemiczne to chyba najbardziej tajemnicze dla Was kwasy nukleinowe, ale myślę, że kiedy słyszycie nazwę DNA, to już bardziej wiecie, o co chodzi. DNA jest właśnie takim kwasem nukleinowym. To jest coś, co znajduje się w jądrze komórkowym i zawiera wszystkie informacje o cechach organizmu, czyli na przykład jaki mamy kolor włosów, jaki mamy kolor oczu, kolor skóry itd. Czyli DNA to jest jakby taki przepis na to, jak wyglądamy. I za chwilkę, kiedy będziemy powtarzać komórkę, to tam zauważcie sobie, że będzie informacja, że właśnie w jądrze każdej, prawie każdej komórki znajduje się właśnie taki materiał genetyczny właśnie w postaci DNA. Składniki chemiczne już mamy omówione, więc teraz przechodzimy sobie do przypominania różnych rzeczy związanych z komórkami. Zaczynamy od tego, co to jest w ogóle komórka.
Komórka to najmniejsza część organizmu, która jest zdolna do wykonywania czynności życiowych, dlatego nazywamy ją też podstawową jednostką życia, czyli wszystko, co tylko żyje, jest zbudowane z komórek i każda taka mała komórka może wykonywać różne czynności życiowe, czyli może oddychać, może się rozmnażać itd. Tutaj na zdjęciach macie pokazane, że komórki mogą wyglądać w różny sposób na pierwszy rzut oka, ale kiedy zagłębimy się w nie bardziej, to zobaczymy, że mają bardzo dużo podobnych składników. O tych składnikach będzie za chwilkę. A tutaj w ramach ciekawostki pokażę Wam, tutaj są komórki, które nazywają się plemnikami, czyli to są męskie komórki rozrodcze. Tutaj macie komórkę, która jest komórką nerwową. Ona ma taki charakterystyczny kształt, ponieważ, może już wiecie, pewnie wiecie, bo było to w przyrodzie, na przyrodzie w klasie czwartej, że takie komórki nerwowe, one przekazują impulsy elektryczne, na przykład z mózgu do różnych części ciała. Tutaj mamy komórki, które możemy zobaczyć pod mikroskopem, kiedy oglądamy sobie na przykład liść jakiejś rośliny. A tutaj mamy komórki, które wchodzą w skład naszej krwi, tak zwane krwinki czerwone, czyli erytrocyty. Jeśli zagłębimy się w taką komórkę bardziej, czyli znacznie, znacznie bardziej ją powiększymy, to możemy zauważyć, z czego ona się składa. I na początek przygotowałam Wam kilka slajdów, na których są zaznaczone i podpisane te organella komórkowe, czyli składniki komórki, a później na końcu zrobiłam taki zbiorczy slajd, gdzie są funkcje wszystkich tych składników komórki wypisane. I będzie też niespodzianka, ale to za chwilkę. Czyli budowa komórki zwierzęcej. Czyli komórka zwierzęca to jest taka komórka, z której zbudowane są właśnie zwierzęta i my tak samo. Czyli ludzie tak samo mają komórki zwierzęce. I jeśli się przyglądniemy, co ta komórka ma w środku, to możemy zauważyć, że najważniejszą częścią komórki jest tak zwane jądro komórkowe. A tam w środku, w tym jądrze komórkowym, możemy zauważyć właśnie to DNA, czyli ten kwas nukleinowy, o którym mówiliśmy wcześniej. To jądro jest najważniejsze, ponieważ ono steruje wszystkimi czynnościami, które zachodzą w komórce. To jądro jest dosyć duże, dlatego jak obserwujemy komórkę pod mikroskopem, to jądro zazwyczaj można zauważyć. Te inne składniki komórki niekoniecznie, ponieważ one są takie małe, że często można je zobaczyć dopiero pod mikroskopem elektronowym, czyli takim bardzo, bardzo skomplikowanym, dużym mikroskopem. W komórce możemy wyróżnić też błonę komórkową. Błona komórkowa to jest to, co otacza komórkę. Możemy zobaczyć też siateczkę śródplazmatyczną, to jest to. Możemy zobaczyć też rybosomy, czyli te malutkie kropeczki. Możemy zaobserwować też aparat Golgiego, czyli tą strukturę. Możemy zauważyć też cytozol. Cytozol to jest cały ten płyn, który jest w środku w komórce. W tym płynie są zawieszone właśnie te wszystkie organella. Możemy zaobserwować też wodniczki oraz mitochondria. Mitochondrium to jest taki składnik komórki, o którym jeszcze będziemy mówić później troszkę dokładniej, ponieważ mitochondrium odpowiada za przeprowadzenie tak zwanego oddychania tlenowego w komórce. Więc jeszcze na pewno do niego wrócimy i tak jak mówię, funkcje tych wszystkich organelli za chwilkę sobie dokładnie omówimy. W tym slajdzie mamy przedstawioną komórkę roślinną, czyli taką, z której zbudowane są właśnie rośliny. Kiedy tak sobie na nią spoglądamy, to widzimy, że wiele jej składników to są składniki, które występowały również w komórce zwierzęcej, ale pogrubionym kolorem zaznaczyłam Wam to, czego w komórce zwierzęcej nie było. Czyli tak, mamy jądro komórkowe, mamy siateczkę śródplazmatyczną, rybosomy, cytozol, aparat Golgiego, wakuole, błonę komórkową i te rzeczy, których nie było w komórce zwierzęcej, to ściana komórkowa. Ściana komórkowa znajduje się jakby bardziej na zewnątrz niż błona komórkowa, czyli ta ściana komórkowa otacza jeszcze dodatkowo tą błonę komórkową i dlatego ta komórka roślinna ma taki bardziej, można powiedzieć, kanciasty kształt.
ponieważ ta ściana komórkowa ten kształt jej nadaje. Ona jest taka twarda, chroni też komórkę przed różnymi urazami mechanicznymi. I też coś, czego nie było w komórce zwierzęcej, to jest chloroplast. To jest coś, co sprawia, że rośliny są zielone i że rośliny mogą przeprowadzać fotosyntezę, o której za chwilę sobie powiemy dokładniej, ponieważ w tym chloroplaście znajduje się taki zielony barwnik, chlorofil, dzięki któremu roślina może wyłapywać światło i przekształcać je właśnie na substancje pokarmowe, ale może nie zagłębiajmy się w to, powiemy sobie za chwilkę o tym dokładniej. Co tutaj jeszcze zasługuje na uwagę, to jest ta wakuola. To jest tak jakby śmietnik tej komórki, czyli wszystkie niepotrzebne substancje, które w komórce powstają, właśnie znajdują się później w tej wakuoli i dlatego często jest tak, że im komórka rośliny jest starsza, tym ta wakuola jest coraz to większa, ponieważ coraz więcej tych śmieci się w niej znajduje. Na tym slajdzie możecie zobaczyć komórkę bakteryjną i ona już troszkę bardziej różni się od tych komórek zwierzęcej i roślinnej, dlatego że w niej już nie ma prawie nic. Ona ma tylko ścianę komórkową, błonę komórkową, oczywiście cytozol i rybosomy, a materiał genetyczny, który jest w niej zawarty, nie jest niczym otoczony, czyli możemy powiedzieć, że ona nie ma w ogóle jądra komórkowego, bo jądro komórkowe to jest ten materiał genetyczny, ale razem z tym, co go otacza. Tutaj tego nie ma, więc nie ma też jądra komórkowego. Tutaj niespodzianka, bo możecie zobaczyć różne komórki zwierzęce, które zbudowane zostały przez moich uczniów. Także pozdrawiam tutaj klasy 5 A, B i C, które pięknie te komórki wykonały i które właśnie są piękną ozdobą naszego szkolnego korytarza. Tutaj możecie zobaczyć slajd z obiecanymi wcześniej funkcjami poszczególnych składników komórki, więc możecie sobie zerkać albo do podręcznika, albo w tym filmie możecie sobie cofnąć do tego, co było wcześniej, żebyście zerkali sobie, jak dane organellum wygląda i jaką ma funkcję. Czyli błona komórkowa częściowo oddzielała wnętrze komórki od środowiska zewnętrznego. Napisałam częściowo, ponieważ niektóre substancje przez tą błonę komórkową mogą się przedostawać. Cytozol to jest jakby taka galaretka, która wypełnia komórkę. W niej zanurzone są wszystkie składniki komórkowe. Jądro komórkowe, o tym już mówiłam, że ono steruje wszystkimi procesami zachodzącymi w komórce. I właśnie w tym jądrze znajduje się kwas nukleinowy, czyli to DNA. Wodniczka usuwa z komórki różne substancje. Mitochondrium produkuje dla komórki energię. Tak jak wspominałam wcześniej, bierze udział w oddychaniu tlenowym, o którym za chwilkę jeszcze sobie przypomnimy. Rybosomy to są jakby takie fabryki białka w komórce, czyli w rybosomie różne białka potrzebne komórce są produkowane. Aparat Golgiego, on przekształca te wyprodukowane wcześniej w rybosomie białka i transportuje je do różnych miejsc w komórce, tam gdzie akurat w danej chwili są potrzebne. Siateczka śródplazmatyczna, możemy powiedzieć, że jest jakby taką autostradą w cudzysłowie, po której mogą przemieszczać się różne białka i tłuszcze w obrębie komórki. Chloroplast, on przeprowadza fotosyntezę, więc możemy go zaobserwować tylko w komórkach organizmów, które same potrafią sobie wyprodukować dla siebie pokarm. O chloroplaście i o fotosyntezie jeszcze za chwilkę sobie powiemy więcej. I ściana komórkowa to jest coś, co chroni komórkę i nadaje jej kształt. Czyli na podstawie tego, co powiedzieliśmy wcześniej, możemy łatwo rozpoznać komórkę, ponieważ komórka zwierzęca posiada wszystkie składniki, nie posiada tylko chloroplastów i nie posiada tylko ściany komórkowej. W komórce roślinnej jest wszystko, czyli i ściana komórkowa, i błona komórkowa, i cytozol, i chloroplasty, i mitochondria, i jądro komórkowe, i siateczka śródplazmatyczna i tak dalej, czyli w komórce roślinnej jest wszystko. W komórce bakteryjnej jest bardzo niewiele,
ponieważ jest tylko ściana komórkowa, błona komórkowa, cytozły, rybosomy i materiał genetyczny. Natomiast komórka grzybowa, jej tutaj nie znalazłam na zdjęciu, ale możemy sobie zapamiętać, że ona posiada wszystko oprócz chloroplastów. Czyli jakby cechą wspólną komórki grzybowej i komórki roślinnej będzie to, że jedna i druga posiada ścianę komórkową, ale komórka roślinna posiada chloroplasty, których komórka grzybowa nie posiada. Czyli jeśli zobaczymy na zdjęciu komórkę, która ma ścianę komórkową, ale nie ma chloroplastów, to będzie komórka grzybowa. Jeśli zobaczymy komórkę, która nie ma ściany komórkowej ani chloroplastów, to będzie komórka zwierzęca. A kiedy zobaczymy komórkę, która ma i ścianę komórkową, i chloroplasty, no to wtedy będziemy wiedzieć, że jest to komórka roślinna. Przechodzimy do tematu o fotosyntezie, czyli fotosynteza, jak sama nazwa wskazuje, to jest to synteza, czyli tworzenie składników pokarmowych pod wpływem foto, może nam się skojarzyć ze światłem, czyli pod wpływem światła. Czyli fotosynteza jest takim samożywnym sposobem odżywiania się organizmów. Samożywnym to znaczy, że na przykład roślina, która przeprowadza fotosyntezę, sama może sobie wytworzyć pokarm, nie musi pobierać go z zewnątrz, tak jak na przykład my to robimy. Mówimy cały czas o roślinach, bo wszystkie rośliny przeprowadzają fotosyntezę, ale fotosyntezę mogą przeprowadzać też niektóre, nie wszystkie, ale niektóre bakterie i również niektóre procisty. I teraz, jeśli chodzi o fotosyntezę, to musicie pamiętać, co do tej fotosyntezy jest potrzebne i co w tej fotosyntezie powstaje. I w tym miejscu chciałam Wam polecić taką genialną piosenkę o fotosyntezie, którą Wam podlinkuję pod tym filmem. Warto tam sobie wejść i posłuchać, ponieważ jest świetna do tego, aby zapamiętać właśnie to, co do fotosyntezy jest potrzebne i to, co w fotosyntezie powstaje. Ja Wam tutaj szybciutko omówię co i jak, ale tak jak mówię, przejdźcie sobie do tej piosenki i posłuchajcie. Czyli tak, tutaj jest tak zwana reakcja fotosyntezy. Przed strzałką, czyli tu, jest to, co jest do fotosyntezy potrzebne, a tutaj na rysunku to, co jest do fotosyntezy potrzebne, jest narysowane w formie takich strzałek, które są skierowane do rośliny. Czyli do fotosyntezy jest potrzebna woda i do fotosyntezy jest potrzebny dwutlenek węgla. Wy nie musicie znać oczywiście tych symboli chemicznych, ale napisałam Wam je tutaj, żebyście wiedzieli na tym rysunku, co jest czym. Czyli woda i dwutlenek węgla są potrzebne do fotosyntezy. I teraz tak, fotosynteza, aby mogła zajść, to potrzebne jest również światło, zaznaczone tutaj na rysunku, oraz potrzebny jest również chlorofil. Jak Wam wspominałam wcześniej, chlorofil to jest ten zielony barwnik, który się znajduje w chloroplastach. O nim jeszcze za chwilkę Wam powiem. I teraz po prawej stronie, czyli to, co jest za strzałką i to, co jest narysowane, zaznaczone na rysunku strzałkami wychodzącymi z rośliny, to jest to, co w fotosyntezie powstaje. Czyli w fotosyntezie powstaje pokarm rośliny i tym pokarmem jest właśnie cukier o nazwie glukoza, która ma taki symbol chemiczny, gdzieś to się już nam wcześniej pojawiło. I w fotosyntezie oprócz tego, że roślina produkuje dla siebie pokarm, to produkuje również tlen. A tlen to jest coś, co z kolei nam się bardzo przydaje, bo przecież bez tlenu nie moglibyśmy oddychać. W ogóle bez tlenu nie mogłoby istnieć na Ziemi życie w takiej formie, w jakiej istnieje, więc dla nas jest to bardzo korzystne, że rośliny taką fotosyntezę sobie przeprowadzają. Jeśli chodzi o fotosyntezę, to powinniście również zapamiętać właśnie to, że zachodzi ona głównie w liściach, że w środku w tych liściach, w komórkach liści, znajdują się chloroplasty. Tutaj możecie zobaczyć taki chloroplast w powiększeniu, bardzo, bardzo dużym. A w środku w tych chloroplastach znajduje się właśnie ten zielony barwnik chlorofil, który pochłania światło i kiedy on to światło pochłania, no to wtedy już ta reakcja fotosyntezy może zajść. Też ważne, żebyście zapamiętali to, co wypisałam Wam w tym miejscu, czyli różne takie rzeczy, które wpływają na intensywność fotosyntezy. Czyli kiedy roślina ma
sole mineralne, temperaturę odpowiednią, odpowiednią ilość światła, odpowiednią ilość wody, dostęp do dwutlenku węgla, to wtedy szybko i sprawnie może tą fotosyntezę przeprowadzać. Czyli takie czynniki, które wpływają na intensywność fotosyntezy, które sprawiają, że fotosynteza zachodzi szybko i sprawnie, to dostępność różnych soli mineralnych. Takie sole mineralne roślina może pobierać sobie na przykład z gleby, również w różnych nawozach one występują. Aby sprawnie przeprowadzać fotosyntezę, roślina potrzebuje też odpowiedniej temperatury, odpowiedniej ilości światła. Wiadomo, że roślina potrzebuje również wody i dwutlenku węgla, bo to jest to, co nawet zapisywaliśmy przed chwilką w reakcji fotosyntezy. Przed chwilką powiedzieliśmy o fotosyntezie jako samożywnym sposobie odżywiania się organizmów, więc warto wspomnieć również, że są organizmy cudzożywne, czyli takie, które już tej fotosyntezy nie potrafią przeprowadzać, same dla siebie nie potrafią wytwarzać pokarmu, więc muszą go pobierać sobie z zewnątrz. Te wszystkie organizmy cudzożywne możemy podzielić na różne grupy, bo takimi organizmami są na przykład roślinożercy, które zjadają tylko rośliny, na przykład koala, który żywi się liśćmi eukaliptusa. Organizmami cudzożywnymi są również mięsożercy, którzy zjadają tylko mięso. I mięsożercy to na przykład drapieżniki, na przykład lew, które same polują sobie na mięso, które później zjadają, ale są też padlinożercy, na przykład hiena, która zjada resztki mięsa, które wcześniej upolował sobie lew. Organizmy cudzożywne to również wszystkożercy, którzy zjadają zarówno rośliny, jak i zwierzęta. Na przykład niedźwiedź jest takim wszystkożercą i my też jesteśmy wszystkożercami, no bo przecież jemy zarówno mięso, jak i rośliny, na przykład różne sałatki. Organizmy cudzożywne to również destruenci. Destruenci to są takie organizmy, które rozkładają szczątki innych organizmów, jak na przykład drżownica, która żyje w glebie. I na przykład jeśli na glebę spadnie nam jakiś obumarły liść z jakiejś rośliny, to wtedy drżownica rozkłada ten liść i w ten sposób tworzy górną warstwę gleby. Organizmy cudzożywne to też pasożyty, a pasożyty to na przykład taki komar, który czerpie z nas krew. Ogólnie pasożyty czerpią pokarm z ciał innych żywych organizmów. Jesteśmy już w ostatnim temacie z tego rozdziału, czyli w temacie oddychanie komórkowe. Kiedy w życiu codziennym myślimy o oddychaniu, to zazwyczaj kojarzy się nam to z czymś, co w biologii nazywamy wymianą gazową. Bo wymiana gazowa jest to dostarczenie do organizmu tlenu i usunięcie z niego dwutlenku węgla. U człowieka zachodzi ona w płucach i nazwę można zapamiętać w ten sposób, że te gazy się wymieniają, czyli tlen jest pobierany, a dwutlenek węgla jest usuwany z naszego organizmu. Natomiast to, co w biologii nazywamy oddychaniem, to jest tak zwane oddychanie komórkowe, czyli coś, co zachodzi wewnątrz komórki. To oddychanie komórkowe możemy podzielić na oddychanie tlenowe i na fermentację. Oddychanie tlenowe zachodzi w mitochondrium, tak jak już wcześniej o tym Wam wspominałam. Natomiast ta fermentacja, są różne fermentacje, ale my skupimy się tutaj na fermentacji alkoholowej, to ją przeprowadzają na przykład drożdże. I teraz wspominaliśmy już wcześniej, że mitochondrium, po pierwsze mówiliśmy, że tam zachodzi właśnie ten proces oddychania, a po drugie mówiliśmy, że to jest taka fabryka energii dla komórki. Właśnie dlatego, że w tym procesie oddychania powstaje energia. Zobaczcie sobie, tutaj macie reakcję oddychania tlenowego i kiedy przyglądniecie się jej, to może zauważycie, że ona na swój sposób jest podobna do fotosyntezy, tylko wszystko jest na odwrót. Zobaczcie, to co powstawało w fotosyntezie, czyli glukoza i tlen, glukoza to jest ten pokarm, ten cukier, to jest do oddychania potrzebne. A to co powstaje w oddychaniu, czyli dwutlenek węgla, woda i energia, to było z kolei potrzebne do zajścia fotosyntezy. Czyli jeśli znacie już reakcję fotosyntezy, to wystarczy sobie zapamiętać, że oddychanie to jest to samo, w cudzysłowie, tylko że odwrotnie, bo to co powstaje w jednym procesie jest potrzebne w drugim i odwrotnie. Czyli to jest ta reakcja oddychania i zobaczcie, tutaj jest energia.
Czyli dlatego mówimy, że mitochondrium jest taką fabryką energii dla komórki, bo właśnie w tym oddychaniu tlenowym energia nam powstaje. W fermentacji też powstaje energia, z tym, że powstaje jej znacznie mniej. I jeśli jeszcze sobie zerkniecie na te dwie reakcje, to zobaczcie, fermentacja zachodzi bez udziału tlenu. Tutaj mamy samą glukozę, nie ma już plus tlen, tak jak było w oddychaniu tlenowym, dlatego że ta fermentacja zachodzi właśnie bez udziału tlenu. A jeśli sobie zobaczymy na to, co powstaje, to dwutlenek węgla mamy, energię mamy, z tym, że zamiast wody powstaje nam w tej fermentacji alkohol etylowy. Jeśli chodzi o porównanie, to co mamy tutaj napisane, już Wam mniej więcej powiedziałam, czyli w obu procesach zachodzi energia, w oddychanie tlenowe zachodzi w mitochondrium, natomiast fermentacja poza mitochondrium, konkretnie w cytozolu komórki. Oba proces oddychania tlenowego wymaga obecności tlenu, fermentacja nie. No i oddychamy tlenowo na przykład my, a fermentację alkoholową przeprowadzają na przykład drożdże. Myślę, że to takie najważniejsze do zapamiętania z tego tematu. I to już koniec dzisiejszej lekcji. Jeśli dotrwaliście do tego miejsca, chciałam Wam bardzo, bardzo podziękować za uwagę. Dajcie mi znać w komentarzach, czy lekcja się Wam podobała. Napiszcie też, jeśli macie jakieś pytania, jeśli czegoś nie zrozumieliście, możecie zadać je w komentarzach, chętnie na nie odpowiem. I cóż, na koniec chciałam Wam życzyć samych piątek i szóstek ze sprawdzianu. Do usłyszenia!